Cześć, jestem Cavite to jest Herston, a dzisiaj będziemy patrzeć na karty Warloka, które pojawiły się w, w Herstownie już niedługo z dodatkiem Tytanii. Warlock dostał inne karty. Tak jak to z reguły Warlock dostaje, bo jest dosyć szczególną klasą. Klasą, która e, rubi, lubi, nie wiem czy lubi, ale robi sobie często jakąś tam krzywdę, aby mieć z tego jeszcze lepsze efekty. I świetnym przykładem jest pierwsza karta, którą, e, na którą zerkniemy: Zniszcz przyjaznego stronika, aby zniszczyć stronika przeciwnika. A, Jedno, co jest dosyć kluczowe w tej karcie, i o ile jeszcze kiedyś w bym od razu założył coś innego, to teraz zakładam inną opcję. Chodzi tutaj o to, czy możemy wybierać, czy nie możemy wybierać tego stronnika przeciwnika, którego niszczymy. Z zakładam, że mimo tego, że ta karta mówi E, E, e" <laughs> przepraszam, tak, używa te, tego, tej partykuły A, 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 a nie Eni. No to możemy wybrać tego stronnika przyjaznego, którego używamy. A ponieważ mamy już takie karty First Stone, które pozwalają wybrać dwu, dwie różne rzeczy, czyli na przykład w Stone w Priście to, to jest Fight Over Me, gdzie wybieramy jakby dwa cele tego samego spela, to zakładam, że ty przy tym Chaotic sam możemy wybrać zarówno to, co my niszczymy, i to, co przeciwnika y, znika ze stołu. Y, za jeden man jest to podobne chyba najbardziej do karty, którą już mieliśmy, czyli do Power Overwhelming, a, które to było kartą. Za także jeden many, także w zasadzie takim remowalem, który co prawda jeszcze można było używać jako e, jako agresywnej opcji. O, tutaj mam parowoloni, które e, za, do, dawało plus 4 plus 4 naszemu stronnikowi, ale ginął on pod koniec tury, to jeszcze w wymęczarniach. E, Taka to była karta. Teraz mamy za jeden manny, po prostu niszczymy naszego Stronnika, by zniszczyć Stronnika Przeciwnika. Biorąc pod uwagę, ile Warlock ma dostępu do różnego typu impów, tokenów i tak to wydaje się no, na całkiem, całkiem dobrą kartę. Ale te efekty zniszcz Stronnika generalnie stają się coraz tańsze, bo no, Hunter ma za, za, zatrzymany zniszcz okay, losowego. Standardowo większość klas ma, ma to Destroy czy tam Remove from Game. Za, za cztery many. no Za jeden to oczywiście jest duża zniżka, no ale wiecie, musimy zapłacić własną kartą, albo musimy grać jakieś tokeny. I to wydaje się całkiem fair, ta chaotyczna konsumpcja. Całkiem fair, całkiem okej, okay, bardzo w stylu Warlocka. Jeden many, które daje naszemu przyjaznemu stronnikowi plus 3 plus 3 do końca następnej tury. Przepraszam, nie do końca, do następnej tury, pardon, to jest duża różnica, do następnej tury. Czyli w zasadzie w tej turze i w tej naturze najbliższej, najbliższej przeciwnika ten stronik ma plus 3, plus 3, po czym traci to plus 3, plus 3. Według mnie cudowny buff do wszelkiego typu, znowu, impów, tokenów i tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo dobra karta, nie OP, bo efekty daj... Die... To będziemy chyba najlepiej w druidzie szukali. Daj plus... 2 plus 3 kosztują dwie many, tutaj mamy ok, plus 3 plus 3, więc troszkę lepiej, nie mamy tego taunta, ale, ale to jest tylko, tylko tymczasowe, więc wydaje mi się to całkiem w porządku zbalansowane, mówię to przez pryzmat no, w tych wszystkich mechów, których ostatnio się naoglądałem. Wydaje się to ok, M mocne narzędzie do ponownie token decków, no właśnie, do, do token decków, tak mi się bardziej wydaje, a zobaczymy, że inne karty tak nie do końca. To tua. uuu. Mac. Rozkwitająca macka, tak sobie ją nazywa, co? Mogę. Dwamonne 2-2, która ma lifestyle i okrzykiem bojowym zadaje dwa wyobrażenia losowemu przeciwnika, stronnikowi. Ta karta jakoś tak próbuje robić dużo i chyba nic z tego nie robi dobrze, bo lifestyle na karcie 2-2, no nie za dużo nas to leczy. Okej, okay, zada, zada te obrażenia, więc uleczy nas chociaż tym okrzykiem bojowym i to chyba o to chodzi, żeby głównie chodzi o leczenie, a nie o zniszczenie jakiegoś stronnika, czy wystawienie czegoś dużego. E, to jest taka, wydaje mi się, że bardzo fajna odpowiedź na agro, która od pierwszej, turze może, może, od pierwszej tury może już nas pacać w twarz. E, dwa obrażenia jednak to nie jest sporo, te, 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 to ciałko 2-2 też nie jest zbyt duże. Jak to było 2 3-2, no to by była całkiem, według mnie, mocna karta. Jako 2-many 2-2... E, Taka okej, okay. w sensie nie, nie jest nawet do zła, ale, ale no, ewidentnie pasuje bardziej do kontrolnego Warlocka, no, w sensie w tym to, tokenowym nie wiem czy byśmy to grali. Chociaż może też jest do dobrą aktywacją do, tego, do tej chaotycznej konsumpcji, e, bo, bo jest w sumie tanim, tanim stronnikiem. Być może. To już widzieliśmy w Forge of Willis, ale warto powtórzyć, jest to nowa lokacja, która pozwala nam wybrać stronnika i przyzywamy giganta z jego statystykami i rushem. W ogóle to jest, jak zobaczymy kartę legendarną, to to jest chyba też jakiś taki trend, że bierzemy sobie jakiegoś stronnika naszego i kopiujemy jego statystyki na postać, która ma rush albo która ma na przykład taunta. To może od razu przejdźmy do tej karty legendarnej, która ma bardzo podobny efekt. Tutaj mamy 6-many 3-3, loken, który by jest tym, który uwięził samego Joksarona, pozwala nam to odkryć stronnika z naszej talii i przyzwać mackę, która będzie miała jego statystyki i, i taunta. I to jest straszne rozczarowanie, według mnie, jeśli chodzi o karty legendarne, bo ten efekt nie jest legendarny. Jakby nie, przyzywanie stronnika. No to będą po prostu duże staty na stół, a, a jest szansa, że też nie do końca aż takie duże staty, bo no, no będziemy grali pewnie dużych stronników ale chyba no nie aż takich, żeby... No nie wiem, no co, co, co obecnie Warlock gra? No Warlock chyba teraz najbardziej gra tego Tadius druida, gdzie największe postaci to jest... No jest chyba tam Mal'ganis, czy nie wiem, też taka wersja z demonami się gra. Jest ten kolega 6.6, 6 którego jednak nie gramy dla, st dla statystyk, tylko głównie dla efektu i tego, że można go wskrzeszać jako Andeda. No okej, okay, no można grać to... Można grać to, tylko że Loken to też jest karta legendarna, więc ten efekt będziemy mieli tylko raz i całkiem sporo się robi tych legendarnych, i swojego koszt tego tak idzie także do góry. No, może, żeby dostać tego 11-11 Tadiusa, tylko, tylko no bez wtedy tej mocy, no bo ta macka ma tylko taunta. Jeśli chodzi po prostu, znaczy jeśli chodzi o Power Level, to to nie jest słabe. Ja mówię, ja mówię, mam na myśli bardziej, że to jest rozczarowanie, jeśli chodzi o jakby, jak szalony jest to efekt. No, 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 to nie jest efekt, który można porównać do drugiej karty legendarnej, którą Warlock dostał. No, oczywiście to jest Tytan, więc no to już w ogóle jest z kosmosu, ale. Um... Ale taka dosyć prosta, ta karta legendarna. Nie mówię, że zła, nie mówię, że zła absolutnie, tylko prosta. Na czym skończyliśmy? Tutaj byliśmy. W spell ze szkoły magii cienia, który zatrzymany pozwoli zadać pięć obrażeń losowo rozdzielonym między przeciwnika stronnikom i przyzwiemy sobie dwa. Przywrócimy sobie dwa, dwa życia za każdego, którego zniszczyliśmy. Ja to nazywam takiej odpowiedź na mechy, które często są tanie, które często mało kosztują. Trzymane zadaj pięć obrażeń może jak najbardziej zniszczyć coś i też zranić w razie czego inne te mechy, które były na stole. Ja tak patrzę już przez, przez pryzmat tego, jak będzie wyglądać według mnie ta meta. E, I to się wydaje jak bardzo, bardzo dobra karta. E, ponieważ ona też zadaje stronnika, tylko przeciwnikom, prawda, przeciwnika stronnikom obrażenia, to, no, to tym polepsza według mnie tę kartę. Nie możemy tego użyć jako face damage'u, ale to jest według mnie zaleta, no bo wtedy nie, nie mamy szansy na w ogóle zabicie czegoś. Znaczy mamy, ale jak zabijemy, to już wygraliśmy, więc anyway. Tutaj to jest i przywrócenie sobie życia, danie sobie ponownie paru tur na, 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 na jeszcze znalezienie odpowiedzi na kolejne stoły, które te mechy będą robić, zabicie tych kilku mechów, według mnie to wygląda bardzo fajnie. Co więcej, jeśli przeciwnik ma tylko jedną kartę na stole, która ma 5 życia, no to po prostu ją skasujemy za trzymany. I to wygląda całkiem spoko. E, dobra karta, ale na pewno nie OP. Cztermany 3-3, disciple naszego Sar Sargerasa, e, który swoim myszkiem bojowym pozwoli nam odrzucić zaklęcie i przyzwać dwa impy 3-2. Odrzucić zaklęcie z naszej ręki i... Musi, znaczy, inaczej, aby przyzwać dwa impy 3-2 musimy odrzucić zaklęcie. Czyli jak nie mamy zaklęcia to te impy się po prostu nie przyzwał. a jeśli sfurdujemy to wcześniej, to damy im plus 2 do życia i taunta. Bardzo fajna karta do, de, do deku impowego, tylko warto wspomnieć, że chyba Warlock ma bardzo podobną kartę, za 4 many o, tutaj tego kolegę, który jeśli chodzi o statystyki przyzywa bardzo podobnie, to on tu musi być zinfuzowany z tym, że to infuzowanie, to, to nasycanie tej karty jest no powiedzmy trochę łatwiejsze w takim token deku, który opiera się na małych jakichś tam impach, które, które szybko giną i łatwo jest to w miarę infuzować. No tutaj mamy, no powiedziałbym też duży koszt, bo jednak odrzucamy z zaklęcie, które mamy, jak nie mamy w ogóle zaklęcia w ręku, to też jest trochę słabo. Z reguły, jak mamy, gramy jakieś karty, to chcielibyśmy, chcielibyśmy je grać, a nie odrzucać. To, że możemy to sforge'ować jeszcze potem, żeby dać im, czy w zasadzie przyznać impy 3, 4 i oba mają jeszcze taunta do tego, to wydaje się jak dosyć yy, drogi i kosztowny efekt. Biorąc pod uwagę, że, że, że przy, przy tym Mischievous Impie, które to obie karty ewidentnie pasują do, do, do impowego, chochlikowego deku, no tutaj nie musimy nic tracić. W sensie musimy tradować tych stronników, ale oni się tradują, czy tego chcemy, czy nie. To zaklęcie, jak odrzucimy, no to one już jest odrzucone. Oczywiście możemy to zrobić pod jakiś dek, który się opiera na dyskardzie, także. I chyba w Orloku było nawet takie zaklęcie, które lubi być bardzo dyskardowane. O, to jest to, Sol Barrage. Uh, no tylko, że no, to jest to jedno zaklęcie. Po prostu za, za mało jest chyba tych takich synergii, które. Uh, a, no jeszcze może być to. Czyli są takie, takie dwa zaklęcia. Ponieważ to jest zaklęcie, to bardzo poprawia też uh, synergię tego Disciple of Sarkeras z, z innymi kartami, bo to nie jest odrzuć losową kartę, żeby przyzwać te impy, więc możemy w jakimś sensie wybrać sobie trochę, co, co będziemy grali. Jednak no. No, i, no, jest to, jest to, ale wydaje mi się, że to może być jeszcze trochę mało, żeby to było jakieś mega OP. Tym bardziej, że no będziemy grali same impy, może może w takim deku. No to może to wtedy działać. A to, że to aż 6 many trzeba wydać na to? A, no to mi się tak średnio podoba, ale idźmy dalej. E, 4 many: Wing Welding, e, spawanie. E, Spawanie skrzydła, chyba jakiegoś mechanicznego smoka, które odrzuca kartę o najwyższym koszcie z naszej ręki i zadajemy tyle obrażeń wszystkim stronnikom. No to jest takie ultymatywne po prostu pewnie skasowanie całego stołu za, za 4 many, co jest całkiem spoko. Przeciwko agro, kiedy jesteśmy zdesperowani, żeby zniszczyć to, co jest na stole, nie ma dużego znaczenia, że odrzucimy jakąś kartę, nawet nawet drogą, którą gramy, która kosztuje, nie wiem, po 7, 8, czy, czy nawet takiego Tadiusa w Tadius Warlocku za 10. To nie będzie duży problem, ponieważ jak już mamy tę drugą kartę, a chcemy tego użyć natychmiast, no to, no to wiecie też. Dwie karty za, za jakiś ogromny wręcz stół, no bo zakładam, że będziemy odrzucać kartę pokroju Malganisa, czy na, na jakieś naprawdę dużo, dużym koście. To będzie cztery many zadań, nie wiem, 7-8 obrażeń, tak sobie to wyobrażam, albo 6 obrażeń. No to to powinno sklerować. Równowartość także dwóch innych kart. Więc ponownie wydaje się dobre, ale tak jak w Warlocku, wiele rzeczy, no trzeba troszeczkę tutaj e, pokombinować, żeby ten efekt był napraw naprawdę dobry. I to, jest, I to jest ok, tak? W to jest, to jest super, kiedy karta sama w sobie nie jest po prostu OP, taka na zasadzie, że po prostu klikam, gram i, i, i ona, ona robi wszystko za mnie, tylko jak może się faktycznie jakoś zastanowić, pomyśleć, jak ją dobrze zagrać, żeby był efekt, który chciałbym. E, patrzyliśmy sobie już na Lokena, jest jeszcze jeden Imprisoned Horror, który nie wiem dlaczego nie jest gigantem. Ale podobnie tak jak Giganty ma mechanikę, kosztuje jeden mniej za każde, a tutaj za każde odnosi się do obrażeń, które odnieśliśmy w naszej turze. W, i, w te, przepraszam, I w tej grze to jest też kluczowe, nie musimy mieć tego w ręku. No Warlock wiadomo, że ma dosyć naturalny sposób na zadawanie sobie, sobie obrażeń swoim Hero Powerem, więc tutaj nie powinno być problemu. To też nie jest za e, każdy raz, tylko za każde obrażenie. Czyli nasz Hero Power naturalnie obniży koszt tego o dwa. Dwa Hero Powery sprawią, że to będzie kosztać pięć ma, koszt, blb, kosztować 5 panny, 5-5. Nawet może, można to rozważyć jako kartę, którą zostawić można sobie w otwierającej łapce, żeby sobie zadać te obrażenia, dobrać inne karty i. No, i wygląda to znowu na tego solidnego miniona do takiego kontrolnego urloka. Co więcej, jest to też karta, która. Chciałem powiedzieć, że się fajnie synergizuje z tym wind weldingiem, ale z tego co rozumiem, to ten wind welding nie odnosi się tak jak wiele rzeczy do oryginalnego kosztu karty, tylko do tego, który mamy. Czyli raczej ten imprezent horror będzie, jeśli, jeśli go odrzucimy za pomocą tego Wing Welding, no to jeśli on na przykład, nie wiem, był już po, po, po obniżce 4, czyli będzie kosztował 5 manet, to zada tylko 5 obrażeń. Ale to jest taka karta, której bym nie, nie miałbym dużego problemu, żeby ją, żeby ją poświęcić w imię właśnie tego, tego Wing Weldingu. To wygląda, to wygląda spoko. Generalnie te karty, tutaj mamy jeszcze Sargerasa i to jest tyle dla Warlocka, dla Warlocka wyglądają bardzo Warlockowo. To mi się strasznie podoba, że jest ten, jest cały czas ten, te, te, te nawiązania do chochlików, jest te, te nawiązania do takiego autodeskupu, konstrukcji w imię destrukcji przeciwnika, tak, że robimy sobie krzywdę, albo, na przykład tym, tym chaotic consumption, a, ale, ale, ale przeciwnikowi robimy albo tę samą, albo większą krzywdę, jest zadawanie sobie obrażeń, jest taka, też dziwny jakiś taki theme, powiedzmy, no, przezywania stronników o statystykach, Innych stronników, których albo mamy w ręce, że w deku, tak jak w przypadku tego, tego Lokena, albo w. B, 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 tutaj, y, którego mamy na stole, to jest. Dziwne troszkę. Znaczy jakoś tak bardzo mi do Urloka nie, nie pasuje, ale może ja po prostu nie widzę pewnej, pewnego tutaj nawiązania tematycznego. Generalnie karty wyglądają ok, nie są absolutnie OP, absolutnie, są dalekie od bycia OP, nic tutaj nie powiedziałbym, że jest OP. No poza oczywiście, poza oczywiście tym Dydlakiem, demonem, gigantem, niezatrzymywalnym nie, nie, nie Sargerasem, to jest mega mocna karta. Ale tak, tak bardzo jak nie chciałem, jak mi się nie podobało na samym początku, bo, bo mówiłem, że a, żadna inna kontrola Talia nie będzie w ogóle mogła wiecie, jakkolwiek konkurować z samym Sargerasem, z tą jedną pojedynczą kartą, tak teraz strasznie bym chciał metę, w której ludzie dożywają do zagrania Sargerasa. Strasznie bym ją chciał. Mówię to teraz jeszcze zanim do tej mety doszliśmy, zobaczymy, co będzie za, za już niedługo. Ale naprawdę, teraz bym sobie strasznie życzył metę, w której, której jakby największym naszym problemem jest Sergeras. To mam takie, takie mam na dzisiaj życzenie. To były wszystkie karty urloka, które znamy na ten moment. No a póki co. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I. Do zobaczenia!